bodies hit the floor, the floor. Let the bodies hit the, let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the. Witam was bardzo serdecznie, Maroko Bragia Green, na maksymalnych poziomach trudności. Tak jest, witam w odcinku kolejnym z serii Devil May Cry HD Collection. Yeah! Trzy części przeze mnie zakupione, ostatnio mieliśmy właśnie niedawno dosyć premierę. Kontynuujemy sobie oczywiście pierwszą część tej owej gry. Czy chcę kontynuować? Tak jest. Bo trochę nie grałem, ale chyba mniej niż tydzień, także nie ma tragedii. Ostatnio bodajże chyba pokonaliśmy jednego bossa, to był jakiś demoniczny wojownik. Zawsze mi się podoba ten wstęp. Devil May Cry. Let's rock, baby. Tak mi to rajcuje. Okej. No dobra, load game oczywiście. Tak jest, to był bodajże ten pierwszy. Tak, chcę wczytać. Okej, okay. Misja piąta, Guardian of the Soul, God the Divine Before Horror. Okej, okay. Start. Wow, jakaś tam dusza bardzo promieniuje. Kurwa, znowu te zjawy. Dobra. Wow, dobra. Pięknie. Dobra. Chodź, 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 cóż ma to, chodź. Dobra, ładnie. Ale dziwny jest ten czas, nie podoba mi się to. Dobra. 2.32. Dziwne bardzo, powiem wam szczerze. Co tutaj mamy? A, tutaj nie przejdę. Okej, muszę się zwijać, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Może gdzieś tutaj. Albo chodzi o... Może chodzi o to, żebyśmy przechodzili właśnie w tym samym miejscu, gdzie walczyliśmy właśnie z tym demonicznym wojownikiem. To właśnie jest tutaj. Okej, przejdziemy sobie teraz tak. No, ale to nie o to chodzi tutaj. Okej. Nie, teraz tak. Nie podoba mi się naprawdę ten licznik, który tutaj mam. Okej, to ma ale poprawioną grafikę. To jest ogólnie gra z 2001 roku. Ale i tak, powiem wam, że poprawili to w miarę. Ja jestem zadowolony. Niech kto sobie mówi, kto chce, jak chce i co chce. O, tutaj coś mamy. Ciekawe, jak ja tam mam wejść. Ale nie mam zamiaru teraz się tym zajmować. Bo myślę, to chyba źle skończy, jeżeli skończy mi się czas. Dobra, nie ma co. Skacz tu. Tu mam jakieś drzwi. Okej. I tu przez te drzwi mieliśmy przejść. Tak mi się wydaje, ale nie podoba mi się w chuj ten licznik. Weźmy sobie, czy tutaj coś mogę kupić. Wow. Czy mogę sobie ulepszyć Alistora? No mogę sobie ulepszyć na I-Red Become Ability. Nie wiem, czy chcę w ogóle. Może bym sobie teraz zajął się tym. A Critical Witch Magic Power, Tishly, TV, David, Gear Gooks. Może wziąłbym sobie. Tutaj chociaż.
Jeszcze może nie. Albo weźmy sobie. No i dobra. I exit. Dobra, i kontynuujemy. Muszę zwiewać, ale nie wiem dokładnie gdzie. Może tutaj. Ogólnie zapominam. Ło! Kurczę, nic nie widzę. O, chodź, szmato. Ładnie, załatwiona. Wiesz, że ten śmiech jest masakryczny. Ale ja mam mało czasu. Zaraz ginę. Jak nic, zaraz ginę. Kurwa, ciekawe gdzie mam teraz zejść. To już koniec. Masakra, chyba że tutaj mam przejść. Albo na dół. Ale lipa, koniec. The power of the magic martial souls has died. Oh, missing start. Tak jest. Cholerny świat, nie jestem zadowolony z tego. Chyba zjebałem. Ale dobra. W ogóle zobaczmy. Chujowo. Stara redstone that reveals that energy. Super. Do you will? Nie, może nie. Jak to wygląda mapa? Gdzie mam iść? Gdzieś tutaj, ale gdzie? O Jezu, te debile znowu. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nimi walczyć. Ale chyba będę musiał. Albo nie. Ja tam pierdzielę. Dobra, przechodzę tutaj. Co mam z nimi walczyć? Dobra, nasz cel jest tutaj, przed nami. I to chyba tutaj mamy włożyć tą całą duszyczkę. Tak jest, bo chyba jakaś dziwna muzyka się załączyła. Jest. Okej. To nam zasetowało czas, ale do tej pory nawet nie wiem o co tu chodzi z tą duszą. Dobra, teraz w ogóle ten... Gdzieś indziej musimy iść, ale gdzie? Może sobie sprawdzę. Nigdzie mi nie pokazuje. A nie, na sam dół, dobra. Okej, jak na sam dół, to na sam dół. Czyli będę musiał chyba walczyć teraz z tymi debilami. Dobra, ładnie. O, coś nie tak. A nie, dobra. Myślałem, że się drzwi zablokowały, ale... Git. Dobra, i teraz pokaż mi, gdzie ja mam iść. No, gdzieś tu na dół. Czyli chyba tutaj. Ogólnie mało tutaj w tej grze mówiłem o fabule tej gry. O, żeś ty, szmato. Kurwa, załatwiła mnie. Ogólnie tutaj jesteśmy łowcami potworów. Gramy jakim Dante, typowym łowcą demonów, choć sam jest jedną częścią takim demonem. I ogólnie on poszukuje zabójcy swojej rodziny. I on, to jest raz, a dwa, że poszukuje swojej matki. To może zwróciliście uwagę. Zwróciliście uwagę na
na sam filmik początkowy tej gry. Tam było właśnie, że ta jakaś kobieta do niego przyjechała ze zleceniem. Ale tak naprawdę ona była bardzo podobna do jednej osoby z obrazów tam w jego biurze. No właśnie, to jest... To prawdopodobnie była matka na tym obrazie tego Dantego. Bo ogólnie Dante Dante został poczęty przez pół demona, znaczy przez demona i przez człowieka. Człowiekiem była właśnie ta laska, a demonem to jakiś, kurczę, nie powiem wam jak on się nazywał. O Jezus. Wykurwiaj. Ładnie. Dobra, wykończamy ich w miarę. Okej. Jest, udało mi się to w powietrzu załatwić. Chodź tu, śmieciu. Yeah. Ładnie, ale znowu tracę czas. A nie wiem, gdzie mam iść. No i koniec, i dupa zbita. Będę musiał się wrócić znowu. No. Ja pierdolę, ja to mam pecha. Dobra, jeszcze raz próbujemy włożyć tą duszę ognisą. O Jezu, znowu ty. Chodź tu, szmato. Dobra. Tylko tak, gdzie to było? Nie wiem, czy to tu w tym momencie. Nie, to nie było tu. Kurwa, jakim ja cudem... A, tutaj. Co to za melodia? O Jezus. Dobra. Dobra, jedziemy i równo na haksa. Chodźcie, panowie. Okej, w miarę to idzie nam ta walka. To jest zajebiste. Podrzucacie i wykraczajecie go z pistoletu. Mega. Ja pierdolę. Wow, aż się przemieniłem. Nie wiem jakim cudem. Pozbierajmy sobie te czarne, czerwone kule. Ale tutaj raczej nie powinniśmy przechodzić. Przez przypadek musiałem chyba nacisnąć. Raczej to nie jest nasz cel misji. Ciekawe, o co w tym misji chodzi. Muszę gdzieś... O Jezu, znowu zapomniałem, że... O, szmata. Dobra, pozbierajmy te punkty za nią. Gdzie jest ta... Wiemy, że jak kładziemy tą duszę na tamtym miejscu, to odpala się ten licznik. Ale pytanie jest za 100 punktów, gdzie mamy dojść w tym czasie? Dobra.
Nie wiem, posprawdzam sobie najwyżej. Posprawdzam sobie najwyżej. A, jeszcze coś sprawdzę. Zmienię sobie broń. Zmienimy sobie na tą broń. Tak jest, zmień. Ciekawe, czy zmieni się nam system ulepszania. Czy będziemy ulepszać ten miecz, który mamy, czy obydwa miecze. Zobaczymy. Czy coś się w ogóle zmieni? Nie, tu Alistor. Tu są tylko do kupienia te elementy. Tu jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi. Alistor. Nie, to raczej. Raczej cały czas do tego Alistora, a nie do tego miecza. Dobra, najwyżej exit. Wow. Ja to zwykły miecz. Dobra, wolę sobie tego Alistora jednak koksić niż tamten. W ogóle nie wiem, ten myślałem, że jak zmienię sobie miecz, to po prostu będę sobie ten ulepszał miecz, a nie, że jak sobie zmienię na tego, to i tak będę ulepszał tego. Także średnio, też wolę sobie ten. Alistor jest naprawdę mocny, zajebisty, podoba mi się ten mieczek. Dobra, ale cały czas nie wiadomo, gdzie mam iść. Co mam w ogóle zrobić? Dobra, przejdźmy sobie tutaj. A czas leci. I kurwa. Okej. Nie wiem, czy przez tamte drzwi mam przejść. Sprawdzimy. Ładnie. Super! Powiem wam, że coraz lepiej ta walka mi idzie. Kurwa, ale wyszedłem. Ja pierdolę, zjebałem. I teraz od nowa, bo się respią przeciwnicy. A nie, dobra, nie udało się na szczęście ich zespić. Cały czas zastanawiam się, gdzie mam iść. Cały czas mam tą duszyczkę. O! A kolega tu z czego? Okej. O kurwa, jedno mi. A miało być tak fajnie. Dobra, nic, cały czas idę poszukać sobie tego miejsca, w którym ładowałem tą duszę. Już kurwa nie pamiętam, gdzie to było. Zanim znowu te zjaby wyjebią. Czy to było gdzieś w tym miejscu? Kurwa. Zobaczę, jak nie, to się wrócę, nie będę ładował przeciwników. Albo zabawmy się, a co? Trenujemy, ćwiczymy walkę. I jedziemy ostro. Okej. Ja, lubisz to sztuko. Pięknie. Ładnie, pięknie, idziemy.
Mi się wydaje, że to tam muszę wrócić. To, że jednak dobre to było miejsce. Tam jest jakaś ta zjawa zasrana. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Kurwa. Dobra, jeszcze raz. Doładujemy tamtej. Nie widzę, ale w to strzelam, ale ładuję. Dobra, chyba ją załatwiłem. No, to tutaj było chyba, w tym miejscu. O Jezus. Dobra, ładujemy w te szmaty. Sprawdźcie sobie, czy to było na górnym poziomie. Mi się wydaje, że tak. No albo i nie. Ja pierdolę, powiem wam, że nie wiem. Dobra, najwyżej widzimy się po cięciu. Ja sobie spróbuję poszukać, w którym miejscu kładłem tą duszę. I po prostu od tamtego momentu zaczniemy znowu szukać, gdzie, co i jak. Mi się zlokalizować, gdzie jest to położenie znowu tego miejsca, gdzie kładziemy tą duszę. Spróbujmy jeszcze raz ją położyć. A jest, dobra. Okej, jest, dobra, i jedziemy. Teraz próbujemy szukać jeszcze raz, kolejny raz tego miejsca, gdzie mamy odłożyć, zdążyć z tym czasem. Nie wiem, o co chodzi, ale dokładnie chyba, nawet nie wiem, czy będę z nimi walczył, z tymi debilami. Wypierdalać. Nie mam zamiaru z nimi walczyć, bo szkoda mi czasu. O, nie mogę! Super! Dobra, no to nic. Wow! Dobra, załatwimy ładnie. Teraz gdzie to mam iść? Dobra, te drzwi się odblokowały. A nie, zablokowały, nie, odblokowały, dobra. Okej, dobra, idziemy teraz przez tamte, albo nie, idziemy przez te. Przejdziemy sobie tutaj. Dobra, nie mam czasu na ciebie, szmato. A przejdziemy sobie tu. Okej, tu nic nie ma. Dobra, to raczej nie. Ja pierdolę, gdzie mam iść? Wąpaj, szmato, tempa. Może przejdziemy sobie na tą stronę. No, nie mam zamiaru z nimi walczyć na razie. Narka, panowie. Może tutaj gdzieś, kurwa. Na niższe poziomy, ale gdzie na niższy poziom? Nie, tutaj to na pewno nie. To nie ma opcji. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj. Bujaj, leszcza. Na razie, panowie, spadam. Mi się wydaje, że to tutaj. Ale głowy sobie nie oderwę. Tak jest. Coś mi się wydaje, że to tu. Ale... Kurwa, no raczej kurwa nie. Dobra. Szybko ich rozwaliliśmy. Ale raczej chyba jesteśmy w ciemnej dupie. Bo ja wam powiem, dlaczego pozbierajmy sobie te czerwone kule. Bo niby jest kurczę na B. A tu jest kurczę na... Jestem na B2, a tu jest na B1. Cholera wie, jak to przejść kurwa na to teraz B1. Bo to mi się wydaje, że zaraz znowu się widzimy po cięciu. Bo tu to na pewno nie. No nic, będziemy na górę.
Będę musiał stoczyć walkę z tymi pajacami tutaj. Ale już skończy mi się czas niestety. No śmieciu. Co ja się będę bawił? Chodź tu. Ładnie. Yeah. Ładnie, pięknie. Ale tu się może nakaksować tych czerwonych kul do ulepszania. Chodź tu, ale walka jest naprawdę świetna w tej grze. Pierdolę. Pięknie, kurwa, ale żeśmy pokoksili 1000. A nie widzicie tego? Spróbuję z kamerę wam zmienić. O! Dobra. Ale ciekawe, czy teraz mi gra pójdzie. Pójdzie. Dobra. Zobaczcie, ile dokoksiliśmy, kurwa, punktów do ulepszania. Ja pierdolę. Dobra, tak czy siak, muszę najpierw ustalić, zanim pójdę znowu z tym licznikiem duszy, gdzie jest ten poziom, na który ja mam zejść? B2. Puh. Dobra, moi drodzy, widzimy się po cięciu. Ja spróbuję ustalić, gdzie to jest. I najwyżej najpierw ustalę, gdzie to jest, a później wrócimy się po tą duszyczkę i rozpaloną, kiedy będzie licznik, po prostu wrócimy do tego miejsca, gdzie kieruje nas ta mapa. Okej, moi drodzy, udało mi się w końcu ustalić, gdzie trzeba iść. Chodzi mi głównie o ten element mapy tu na samym dole. Także spróbujemy jeszcze raz, bo matko, ja się naszukałem chyba, nie wiem, z 5? Nie, może z 5 to na pewno nie, ale z 15 bym na pewno szukałem tego miejsca. Ale dobra, postarajmy się jeszcze raz to odpalić na liczniku. Dobra, jest. Dobra, i spadamy szybko. Mam nadzieję, że nam się uda to w miarę zrobić. I to było przez te drzwi. Pamiętam, tak jest. Tu będą zjawy. Kurwa, ale bym się wyjebał teraz. Dobra, jedziemy je. Dobra, jedna z głowy. Z pistoletu może jej dojedziemy. I miecz. Pięknie. Kurczę, jeszcze żyje. Dobra, miecz swoje zrobił. Kurwa, przez te drzwi muszę przejść. A nie, dobra. Myślałem, że się łapa zaciągnęła, że nie będziemy mogli przejść, ale dobra. Okej. Teraz musimy przejść tu i spać po prostu na dół. No to oczywiście będą zjawy. Dobra, wypad, śmiecie. Pistoletem? Jeszcze ci mało. Dobra, poszły się walić. I tutaj musimy przejść. Widzicie? Dobra, więc przechodzimy. Souls, tak jest. Yeah, udało się. Bardzo fajnie, ale długo mi to zeszło, żebym ja... Mission clear. Wow. Ciekawe, jak ja dostanę rangę za te walki z tymi przeciwnikami. Ale będę miał słabą za czas. Przychodziłem i chodziłem. No, wiedziałem, że tak będzie. Tylko 100 dostaliśmy dodatkowo. Zbieram cały czas te punkty. Te różowe, czerwone. Save. Zapiszemy sobie te czerwone kule. Bo może sobie coś lepszego odblokujemy. Save complete. Dobra, zobaczymy, jaka jest misja. Albo może. Dobra, moi drodzy, albo zobaczymy, co tam będzie w następnej misji. Ja najpierw się pożegnam na samym początku. Misja 6. Evil of the Watwis. Defeat the Evil Guild and acquire the Queen Glide. Mi się wydaje, że to będzie boss. Weźmy sobie Missing Start. Cały czas ogólnie w Devil
Devil May Cry 1 chodzi o to, że włóczamy się wokół zamku starego, bo podobno jakiś wielki demon ma powstać na ziemi i po prostu wtedy się zacznie apokalipsa i my mamy go powstrzymać. Jak już mówiłem, my jesteśmy synem demona i babki, znaczy laski, która jest człowiekiem. Oni spłodzili tegoś Dante, taka jest fabuła. I on teraz, ale nie wiem, co się stało w ogóle z tą jego matką. Tak czy siak, chyba z tego co wiem, zostali zamordowani jego matka. Nie wiem, jak z tym demonem całym. On podobno był dobry, dlatego Dante poluje na demony. I podobno ten cały wielki demon, który ma spaść na ziemię, ma spowodować koniec świata. Taka jest ogólna fabuła, my mamy go powstrzymać. Bardzo prosta, prostacka. Ale no, mi się tam podoba ta gierka, także nie mam co narzekać. Przejdziemy sobie, zobaczymy co tu jest ciekawego. Albo wiecie co? Dobra, tak czy siak, też poza nagraniem szukałem tego przejścia i zdobyłem, zwróćcie uwagę, Blue Orb. Miałem tam 3 bodajże na 4 i zdobyłem 4 te Blue Orby i mi, nie wiem, zwiększyło coś, ale co, to też nie wiem. Kupiłem sobie tutaj, ale to chyba na nagraniu, kupiłem sobie tą gwiazdkę, to tam mi zwiększa życie. No i poza tym to chyba wszystko. Dobra. Moi drodzy, tu się z wami pożegnam, bo jedną misję przeszedłem. Tak będę się starał misję przechodzić na nagraniu. Jedna misja, jedno nagranie i tak będzie najlepiej. Dobra, tak czy siak, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że się w miarę oglądało, choć włóczyłem się bez celu. W następnym odcinku będziemy sobie kontynuować dalej tą fabułę. Mi się wydaje, że jesteśmy gdzieś pod tym zamkiem. Ale co tu nas czeka? Na pewno boss. Ale co innego? Zobaczycie w następnym odcinku. Maroko Bregie, maksymalny poziom trudności. Na razie, cześć.